Kiedy ostatnio rozmawialiśmy, wspominałeś o półkółkach, które kręciliście na naszym torze. Dzisiaj w końcu udało się pojechać całe okrążenia. W dodatku udało się pościgać z innymi zawodnikami. Jak oceniasz tej dzisiejszej jazdy? Dobrze, no. Jest to pozytywny, pożyteczny trening dla nas na pewno. Tor znakomity, no nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze, więc tym bardziej się cieszymy. Sprzęt wyselekcjonowany jakoś tam w pewnej części, także będę jakoś tam spał spokojnie. No, jakby miał być jutro mecz ligowy, jestem spokojny, ale jeszcze jest dużo do zrobienia z jakimiś tam pozostałymi silnikami, no i z tym też trzeba zrobić porządek. Jutro, może jak będzie trzeba w sobotę, będzie ok. Czy po tych dzisiejszych jazdach ta przebudowa toru jest odczuwalna? No zdecydowanie, te podniesione łuki jednak tutaj zdają egzamin, bo można się puścić szerzej naprawdę i z dużą szybkością nam gdzieś podróżować. Krawężnik też nie jest zły, bo łuki trochę zostały też geometrycznie minimalnie, ale zmienione, więc no, na pewno wydaje mi się, będzie więcej walki niż w jednym sezonie. Dzisiaj jeździłeś w parze z Gregiem Pinkokiem, szło wam bardzo dobrze. Czy to dla ciebie dobry partner do biegu? Bardzo dobry, myślę, że się... nie mieliśmy specjalnie okazji tutaj coś kombinować, ale myślę, że to dla nas jest optymalne. Jeździmy również razem w Szwecji, więc też rola trenera, nie będę tutaj wpychał, stąd sam przemyśli co i jak, ale jeździ nam się bardzo dobrze. Dziękuję. Dziękuję.